KEL3 to cudowny składnik. Powinien umożliwić osiągnięcie fuzji jądrowej bez odpadów radioaktywnych. Czy rzeczywiście może zrewolucjonizować przemysł jądrowy? Tak przynajmniej uważa amerykański startup Helion Energy. Zainwestowane kwoty są oszałamiające, ale nie na darmo. Od 1969 roku stale rośnie naukowe zainteresowanie różnymi energiami, które można wykorzystać. Od tej pory powrót misji ludzkiej na Księżyc jest więc motywowany eksploatacją jego zasobów. Co więcej, dzięki najnowszej rakiecie SpaceX, powrót na Księżyc nigdy nie wydawał się tak bliski. Przez wiele lat w centrum badań znajdowała się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i misje mające na celu eksplorację układu słonecznego. Księżyc szedł więc na drugi plan. Dziś Hel3 jest księżycowym skarbem, który stanowi wyzwanie dla wszystkich badaczy. Jest to izotop niepromieniotwórczy. Dzięki temu stanowi idealne paliwo do kondycjonowania reaktora termojądrowego. Dzięki temu ostatniemu może on łączyć się z deuterem bez wytwarzania neutronów. Jego potencjał energetyczny jest więc niebagatelny. Czy jednak ten projekt nie jest zbyt ambitny? Do rozwiązania pozostaje jeszcze wiele kwestii. Jeśli chcesz się o tym dowiedzieć, zapraszamy na kolejny odcinek na ATECH. Już w 1988 roku w raporcie NASA na temat helu 3 omawiano potencjał tego izotopu. Już wtedy mówiło się o reaktorze termojądrowym. Rzeczywiście ma on wiele zalet. Na początek jego energia jest obfita, dekarbonizowana i wolna od odpadów jądrowych. Jest też przydatna w obrazowaniu płuc metodą rezonansu magnetycznego, a nawet w kriogenice. Jednak głównym rezerwuarem tego ultrakonkurencyjnego zasobu jest księżyc. Przez miliardy i miliardy lat działanie wiatru słonecznego prowadziło do uwalniania wysokoenergetycznych cząstek. Hel-3 jest jedną z nich. W związku z tym zgromadził się on na Księżycu, zwłaszcza z powodu braku atmosfery. Z definicji można go uznać za zasób odnawialny. Rzeczywiście jest on regularnie odkładany na księżycowej glebie, ponieważ aktywność Słońca jest stała. Niemniej jednak oczywiste jest, że pojęcie obfitości Helu-3 należy brać z dystansem. W związku z tym w różnych krajach przygotowywanych jest wiele misji księżycowych. W tej chwili na czele listy znajdują się Stany Zjednoczone i Chiny. Wspierany przez NASA program Artemis jest zdecydowanie najbardziej udany. Celem jest założenie bazy księżycowej, która służyłaby jako baza domowa. Wraz z Rosją Chiny również zajmują dobrą pozycję w wyścigu o bazę księżycową. Jednak projekt ten nie wydaje się jeszcze całkiem gotowy do realizacji. Prawdą jest, że środki finansowe i niezbędne urządzenia są wciąż astronomiczne. Stała instalacja wymagałaby budowy i utrzymania infrastruktury z wykorzystaniem zasobów księżycowych. Wymagałaby również wykorzystania licznych robotów. Na przykład australijska firma Louiten rozważa wdrożenie technologii druku 3D. Dzięki temu rozwiązania konstrukcyjne byłyby dostarczane bezpośrednio na miejscu. Wreszcie mówi się o stworzeniu sztucznego księżycowego ekosystemu, który ułatwiłby podróże na ziemię. Tuluzański inkubator Tech de Moon jest również w całości poświęcony rozwojowi stałej osady na Księżycu. Jednak ta perspektywa wciąż wydaje się odległa. Rzeczywiście wciąż istnieje wiele przeszkód. Pozostają przeszkody głównie technologiczne i finansowe. Niemniej jednak Helion Energy wydaje się oferować przebłysk możliwej rewolucji jądrowej. 440 milionów. Tyle środków zostało uwolnionych na projekt stworzenia reaktora opartego na fuzji jądrowej Helu-3 – z pomocą Helion Energy przyszli jednak liczni inwestorzy. Zadeklarowali oni już kolejne 1,5 miliarda euro. Aby tak się stało muszą zostać spełnione pewne określone wcześniej cele. Na razie nie mamy informacji o poszczególnych etapach tego niezwykłego projektu. Helion Energy staje się tym samym drugim najbardziej finansowanym startupem w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki. Pierwszym jest nikt inny jak TAE Technology. Obecnie fuzja jądrowa bez żadnych odpadów radioaktywnych wydaje się być nieuchwytnym gralem. W rzeczywistości jest to bardzo stare poszukiwanie. Zasada działania fuzji jest prosta. Polega ona na połączeniu jąder dwóch bardzo lekkich atomów, natomiast rozszczepienie rozbija duże jądra atomowe, aby uwolnić energię. Fuzja wymaga bardzo wysokich poziomów ciepła i ciśnienia. Odbywa się to w uprzednio zamkniętej plaźmie. W ten sposób uwalniane są bardzo duże ilości energii. Ponadto fuzja nie może uciec, co oznacza, że powstaje bardzo mało odpadów radioaktywnych. Jeśli chodzi o paliwo, to w większości eksperymentów wykorzystuje się deuter i tryt. Są to izotopy wodoru. W wyniku tej fuzji emitowane są następnie neutrony. Neutrony te opuszczają pole magnetyczne. Wtedy właśnie nagrzewają się ściany komory zawierającej plazmę, zwanej tokamakiem. Maszyna ta została zaprojektowana w celu wykorzystania energii fuzji. W rzeczywistości jest to działanie polegające na odzyskiwaniu energii za pomocą prostej turbiny parowej. Reakcja deuteru z helem 3 jest reakcją aneutroniczną. Propagacja energii uwolnionej w postaci neutronów jest więc minimalna. Nie dochodzi do uszkodzenia żadnych struktur i nie powstają żadne odpady. Wreszcie jest to rozwiązanie energetyczne, którego planeta Ziemia koniecznie potrzebuje. Niestety fuzja jądrowa nie może być osiągnięta bez paliwa. Jak widzieliśmy wcześniej w tym filmie, Hel-3 jest praktycznie nieobecny na powierzchni naszej planety. Jest on jednak obecny na Księżycu, ale jego wydobycie nie jest przewidywalne w najbliższej przyszłości. Helion Energy obiera więc zupełnie inną drogę. Wyobraża sobie fuzję mieszaną. Fuzja atomów Deuteru ze sobą mogłaby bowiem umożliwić odzyskanie Helu-3. Aby to osiągnąć, Helion Energy opiera się na praktyce fuzji impulsowej. W tym kontekście konfiguracja magnetycznego zamknięcia jest bardzo szczególna. Plazma zostaje zamknięta w formie pierścienia, następnie jest ona ściskana przez pole magnetyczne. Jest to dokładnie taka sama strategia, jaką stosuje TAE Technologies. Pozwala to na pełne wykorzystanie możliwości generowanego pola magnetycznego. Można powiedzieć, że plazma jest zamknięta przez znacznie silniejszy uchwyt magnetyczny. Helion Energy nie chce więc generować fuzji ciągłej, zamiast tego chodzi o szybkie reakcje termojądrowe jedna po drugiej. Mówiąc prościej, na końcach reaktora liniowego generowane są dwa pierścienie plazmowe. Są one przyspieszane na szynach magnetycznych aż do zderzenia w centralnej komorze. To właśnie w tym momencie zachodzi reakcja termojądrowa. Powstaje wtedy krótka i stosunkowo niestabilna reakcja, która powinna pozwolić na uzyskanie zysków energetycznych. Istotne jest jednak, aby pierścień był ustabilizowany na tyle długo, by fuzja mogła zajść. Ważne jest również, aby proces ten mógł być szybko powtórzony. Helion Energy musi też udowodnić, że jego metoda odzyskiwania energii działa. Fuzja HELU-3 nie wytwarza neutronów, trzeba więc znaleźć jakieś rozwiązanie. Amerykański startup musi więc znaleźć sposób. Planuje system bezpośredniej konwersji. W ten sposób strumień magnetyczny powstający w wyniku ekspansji plazmy termojądrowej zostanie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej. Według Helion Energy tą metodą powinno się odzyskać 95% energii plazmy. Jej prototyp trenta podobno wygenerował plazmę o temperaturze 100 milionów stopni przez ponad milisekundę. Kolejny reaktor, nazwany Polaris, powinien być zdolny do produkcji Helu 3 już w 2024 roku. Czy HEL3 może zrewolucjonizować przemysł jądrowy? Jeśli podobał Ci się nasz temat, zapraszamy do polubienia tego filmu. Aby cieszyć się wszystkimi innymi filmami, proszę zasubskrybować kanał. Jeśli chcesz, możesz zostawić nam sugestie w komentarzu. To może być bardzo przydatne w rozwoju naszych kolejnych filmów. I nie zapomnij włączyć dzwonka powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów. Do zobaczenia wkrótce na ATECH.